Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Wjeżdżamy windą do poziomu, na którym ostatnio skończyłem. Od razu ją opuszczamy na dół, bo po co ma czekać. No i co, lecimy dalej z eksploracją Irytylu w Mroźnej Dolinie. Ciekawe, co się kryje tutaj na górze tej... Nie wiem, czy to jest katedra, kościół? To wygląda... Bo to jest... Wygląda trochę jak replika, kurde, tego wejścia do tej katedry przed Guinevere, nie? Chcę, bo sobie przycina, kurde. O, kolejny mimik. Dobra, no to od razu wyciągamy medalion. No. Złota rytualna włócznia. No nie tym razem. Kurde, ciągle sępię na ten symbol chciwości, nie? Ale nie mam szczęścia do niego w tej części. Zobaczmy, gdzie jest ta włócznia. A tutaj. Złota rytualna włócznia. Jedna z rytualnych włóczni wręczanych rycerzom Mrocznego Księżyca, zanim jeszcze Sullivan przyjął tytuł pontyfika. Funkcjonuje też jako kostur. Czarodziejskie zaklęcia rzucone przy jej użyciu kanalizują wiarę użytkownika. I monotonny zaśpiew to już znamy. Okej, czy jest lepsze? No nie, jest gorsze. Jak wygląda? Aha, to jest chyba ta różdżka, której oni używają tak normalnie. Okej. Ja pozostaję przy kosturze z izelitu. I ten zestawie broni. No i dobra, teraz tak, moment. Stąd przyszedłem. No to idziemy tędy w takim razie. Zobaczmy, co się dokuje. Mówię cokolwiek. No ale coś tu chyba mamy. Mam nadzieję. Jaszczurka! O, prosty klejnot! Proszę, to jeszcze coś innego. Co robi prosty? Prostą broń. Klejnot z przekształconego tytanitu, będący ponoć obiektem uwielbienia ofiar zdeformowanego rozwoju, używany przez zaklinanie do tworzenia broni prostej. Prosta broń zadaje obrażenia od magii i powoli przywraca punkty skupienia, pomagając nawet prostakowi wykrzyżać z siebie nieco igry. Ej! Prosta broń, z tego co kojarzę, to w dwójce była... Znaczy w sumie to była prosta, była pospolita. Muszę sobie, nie ma tu iluzji, nie? To była pospolita broń, ale... To była najgorsza broń ever, jaka była. Znaczy ever, po prostu najgorsza broń z możliwych. Dobra, tak patrzę, no to jest chyba wszystko. No to tutaj coś muszę... Może tam właśnie za tą bramą coś będzie. No, próbuj dalej, cwaniak. Leba. Skąd oni się tu wzięli? To jest takie moje pytanie. Mam takie dziwne wrażenie, że ich tu wręcz nie powinno być. Troszkę przyciszę, bo było chyba trochę za głośno. Dobra. Gleba. Dlaczego on swoich nie może trafić? To jest bez sensu. Fireball leci, po prostu przeleci sobie przez typa. I elo. Spodnica biskupa. Okej, no biskupa nie mam chyba setu. Mam arcybiskupa. Nie, nie tutaj, tylko tutaj. Spódnica biskupów katedry głębi, noszona pod ciemno-czerwoną szatą. Czerwoną? A nie ciemno-niebieską? Wraz z upływem czasu, ci, którzy poświęcili się zwalczaniu koszmarów z głębi, sami padli ofiarą ich mocy. Najwyraźniej oni... Ani opieka nad płomieniem, ani wiara nie mogły ich ocalić. Ciekawe. Dobra, ale moment, bo tutaj idę do pontyfika. Tu mamy to przejście, co się zbadać, ewentualnie tam jeszcze z tyłu, nie wiem, czy badałem. Ok,
Okej, tego nie mogę otworzyć, to jest skrót. Dobra, czy tu jest coś z tyłu jeszcze bardziej? To coś? No niestety. Może będę teraz... Naprawdę będę teraz chyba każdą ścianę sprawdzał, nie? Czy nie ma tu iluzji? O! Proszę! Co my tu mamy? Chyba nawet wiem, która to część Anor Londo. No, bynajmniej tak sądzę. Okej, tu... A tu mnie chyba nie było. Przed tobą ukryta ścieżka. Nice. Poprę to z chęcią. Tylko tam wrócę. Jezus, jak my głęboko zachodzimy. Co to jest, kurde? No, znowu to. Tam widzę typa znowu. O, dwa są, to jeszcze lepiej. Dobra, ale tutaj potrzebuję moich piromancji, więc... Zmieniamy na połowę piromancji. Ludzkie męty. Żryj! Ale trochę bardziej. Come on, traf! No. O, ej, nieźle, bo zachwiałem po tym jeszcze. Mam plecy? No. Prawie. Dobra, tek. Krokon jest spoko, weź sam kijamy, dobra? Ej, 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 spokój, spokój, spokój! O, pewnie, jeszcze błyskawicą sobie strzelę. No, do tyłu, za blisko ściany. Jeszcze jeden strzał jest pod. No i pięknie, idealnie szybowania. Pierścień przychylności. Ej, to nie jest ten pierścień tego latreka? Który zajumał tą? O, tu jest ognisko, kurde, nie zauważyłem. Nice. A propos tego pierścienia właśnie, bo że dokończę. To nie jest pierścień tego całego latreka, który zajmował duszę strażniczki ognia? Ciężko mi stwierdzić. Okej. Okay. O, módl się do arcybiskupa McDonnella. Bardziej do czegoś, co kiedyś nim było. To już są chyba zwłoki. Okej, poproś o przystąpienie do przymierza. Wierni Aldrichowi. Okej. Okay. A, i tu się ludzkie męty oddaje. Okej, okay, no to jak już mamy, no to z chęcią to oddam od razu. Dobra, zobaczmy najpierw opis jeszcze tego. Święty symbol katedry głębin i herb tych, którzy spoglądają poza ogień w głębi wód. Wyposaż się w niego, by zadeklarować przynależność do przymierza wiernych Aldrichowi. Jego członkowie dbają o zapewnienie spokoju Aldrichowi, pożeraczowi bogów. W tym celu przyjmują formę lojalnych duchów i polują na każdego, kto ośmieli się wejść do zrujnowanej katedry. I pozwolenie przyzywania odbywa się automatycznie. Okej, okay, czyli to jest to samo, co było w przypadku Farona i tak dalej. Jeszcze pierścień. Tutaj. Zwiększa punkty zdrowie, energię i maksymalny udźwig. Pierścień będący symbolem przychylności bogini Finy, znanej z legend jako istota o zgubnej urodzie. Ulotna przychylność Finy zapewnia użytkownikowi więcej zdrowia, energii i podwyższony udźwig. Okej, okay, ale z tego co kojarzę, to w jedynce jak zdjąłem ten pierścień, to on się niszczył. Czy tu jest tak samo? Nie jest. Zajebiście. Dobra, wezmę sobie ten pierścień może zamiast właśnie tej tarczy, bo tarcza to jest bardziej na wrogów ludzkich, a nie NPC-ów. Czy tam w ogóle te wszystkie sterowane przez SI. Tutaj wracamy do tego. I te męty jeszcze chcę sprawdzić, gdzie one są.
Nie tutaj. Okej, okay. Czyli... A nie, są tu jednak, no to co, a schodzi, czemu tam nie było? Dobra, nieważne. Ludzkie męty. Dowód, że wierny Aldrichowi wypełnił obowiązek. Dowód wypełnienia obowiązku przez wiernych Aldrichowi, którzy cierpliwie wyczekują powrotu pożracza bogów. Męty to najcięższy element ludzkiego ciała. Opadają w najniższe możliwe rejony, gdzie zmieniają się wiążący ten świat kajdany. Ciekawe. Dobra, oddajmy w takim razie te męty i zobaczmy ile, co za to dostaniemy. Wielka dusza głębin i wielki kostur arcybiskupa. Okej. Okay. Spoko. Zobaczmy te zaklęcie najpierw. Wystrzeliwuje silny, mroczny osad duszy. Ulepszona wersja formuły duszy głębin. Wystrzeliwuje potężne, mroczne męty duszy. Arcybiskup MacDonald, który sam był magiem, nie posiadał się z zachwytu nad katedralnymi, owianymi stagnacją duszami. Dla niego stanowiły one przecudowny fundament tego świata. Okej. Okay. Jeszcze kostur. Duży kostur dawany arcybiskupom katedry głębin. Wybryk arcybiskupa MacDonalda. Grzech skanalizowania wiary w czarodziejskich celach, przekształcony w to, co było kiedyś byle symbolem kapłańskiego zwierzchnictwa. W katalizator czarodziejstwa. No dobra. Uczniwy. Zobaczmy tak. O! Ciekawe, jak ten młot by się sprawdza tutaj na tej wodzie właśnie. O, i tak... I jeszcze do testu. Nie. Okej. Okay. Czyli jeśli ja otrzymam... Jeśli ja użyję tego na wodzie, to nie dostaję w ogóle damage'a z tej elektryczności. Miło. No w sumie ma to nawet sens, bo jakby ja używam tego zaklęcia, więc czemu miałby mnie to zranić? No, trochę gorzej by było, a jeśli chodzi o tego... O właśnie tego przeciwnika, gdyby on sobie tam splunął błyskawicą, wtedy to ja bym pewnie dostał mocno, a on już niekoniecznie. Jezu, ale długo się tu idzie. Eliminacja po kolei. Ukryta ścieżka. No, oba są dobre, więc poprzyjmy. Czemu nie? Okej. Okay. Zobaczmy, co jest na górze. Z oczywiście tymi durnymi łucznikami, którzy mnie wkurzają od jedynki. Łuska z tytanitu. Kurde, co to jest za miejsce? To mnie cały czas ciekawi. Bo na Bankness tam nie było. Który to? No chyba se żartujecie, że on ma taki zasięg na kastowanie tego. O, widzę, ktoś jeszcze mu wturował. Dobra, są ci łucznicy. Czy tu mam przejście dalej? Oczywiście, że mam. Tylko oczywiście oni będą mi uprzykrzać w ogóle dojście do tego miejsca. Zobaczmy, co zostawił. Może łuk? No, nie wierzę, musiał się drugi przypomnieć. Are you bloody killing me? Fragment tytanitu? Naprawdę? Ej, co jest? Czemu ja taki odzysk od nich mam? Ja miałem 8 flaszek teraz i dostałem 3, dostałem do 13. Nie ma bata, że ja tyle od nich odzyskuję. Może tylko z dystansu tak tacy kozaccy. Okej, tam mogę iść po przedmiot. Tam może skrót odblokuje. Co jest tutaj dalej? Jak na złość kolejny łucznik. Nice! Wielki łuk zabójcy smoków! Thank you very much! Wiesz, to potem ufaj nawet Boże własnym oczom, nie? Popioły człowieka ze wschodu. Dobra, możesz przestanę skakać po te ściany, bo za chwilę z półgodzinnego materiału, który mam zamiar teraz nagrać, zrobi się kurde półgodzinny. Połowa to będzie takie moje skakanie o ściany. Dobra, to najpierw
najpierw tak, najpierw popioły. Cieniste popioły po zmarłym handlarzu zbroją pochodzącym ze wschodu. Opiekunka przygotuje z nich nowe przedmioty. Człowiek ten był przywódcą klanu łowców i wielkim pasjonatem broni. O, to nie jest, kurde, nie są popioły tego typa, od którego możemy kupować zbroję bossów w jedynce? Tak mi krój trochę pasuje tego stroju, który tu jest w ręce. Może. Tu. Wielki łuk z moczych łowców z czasów epoki bogów jest o wiele pokaźniejszych rozmiarów niż każdy zwykły łuk i dokonuje nieporównywalnie większych zniszczeń. Należy go osadzić w ziemi przed strzałem, co zajmuje czas i wystawia łucznika na ciosy. Tylko dopasowane wielkie strzały działają z tą cięciwą i przebijająca strzała to już znamy. Okej. Zejdźmy tutaj. Przepiasze mamy, spróbujmy. Patrzcie, bym kurde zapomniał o tym, nie? Nie wsadziłem sobie tego tutaj bez niczego. Trudno, że nie dostałem wrażenia, ale zamaskujesz swoje kroki. Pyk! Backstab! Jestem grundem. No nie powiem wam. Dobra, kolego, moment, teraz mogę. Dawaj. No i co, cwaniaczku? O, i cyk, dostałem jego tarczę, miło. Ale czy mi... Ej, ja nie mam w ogóle tych, maksymalnie tych estusów aż tylu. Czy mi od tego zyskuję? Ej, czekaj! Czekaj, wiem gdzie jesteśmy! Przed tobą iluzja, no. Proszę, jesteśmy w grobowcu Mrocznego Księżyca! Kurde! Przed tobą bezcelowość. Zobaczymy. Przed tobą łzy. O kurde! Mamy set tej strażniczki ognia, która była przy ognisku w Anerlondo. Ach, żal. No, nie tyle żal, bym bardziej powiedział... Ach, wspomnienia, czy coś takiego. Okej, mamy skrzynkę, tak samo jak w jedynce. Pierścień odwrócenia. Zobaczmy, czy po drugiej stronie coś jest. W jedynce chyba było. No, w trójce niestety nie ma. Dobra, to zobaczmy pierścień. Ten set za chwilę też sprawdzimy. Tutaj jest na dole. Mężczyźni mogą wykonywać akcje kobiet i vice versa. Aha. Błogosławiony pieśń podarowany w młodości mrocznemu księżycowi Gwendolinowi sprawia, że mężczyźni zachowują się jak kobiety i vice versa. Gwendolin był wychowywany jako córka i dorastał w aurze księżyca. Może dlatego twierdzono, że zachowuje się niczym nadęta, marudna boginka. Wait, czy ja teraz zmieniłem płeć postaci? Pokaż. No nie, dalej mamy faceta. No to o co kaman z tym, że... Uuu, proszę! Wreszcie coś lepszego! Co, wreszcie przyjdzie mi się pożegnać z setem nieumarłego Legionu. Kurde. Ale długo mi służył. Bardzo długo. Dobra, zobaczmy w takim razie. Zobaczmy, tu jest tyle. Okej, wszędzie to samo. Zbroja dawnego rycerza walczącego pod mianem Mrocznego Księżyca. Według powszechnej opinii ten pancerz miał skrywać coś skrajnie ohydnego. W jej kształtach kryje się coś przypominającego kobiecą sylwetkę. Okej, ej, dobra, ale skoro gramy w innym pancerzu, no to weźmy sobie też inną broń w takim razie. Może... Kurde, miałem ulepszyć te miecze.
Ale może tak, ten Wilczego Rycerza też na razie odstawimy. Ale weźmy sobie może... Może ten Wielki Miecz Sądu. Okej, okay, teraz test. Czy tutaj też jest ten cały Power Stance? Chcę zobaczyć. Tu weźmy Wielki Zbezczesz... Chociaż nie, czekaj. Tu dajmy Wielki Miecz Sądu. A tu Zbezczeszczony Wielki Miecz. Okej. Oj, to jeszcze jest darmowe, kurde! Patrzcie, to nie kosztuje mi plusów. I nie kosztuje mi też tego. Broni w ogóle. Jeśli chodzi o jej wytrzymałość. Okej, tu mogę tylko się zasłonić tym mieczem, nic więcej. Okej, tu mamy nadepnięcie. Dźgnięcie i atak pewnie. Żar. Jeszcze buffik magiczny. Zbliża się odwaga. Oh yes! Oh yes! Dawaj mi to w dół, kurde. I zmierzamy do Honor London. No i piękny kurde. Nawet kurde z tą pochodem mogę magicznie. Lepiej to pasuje. Żeby tego, że tego miecza nie mogę zapalić na dłużej. Okej, ale tak, teraz jak pójdę raz w górę, to trafię do tego poziomu z katedrą. O! O, tam jest ognisko? Nie gadaj, że tu jest most! Ej, no way, że tu jest most. Ty, czekaj. Czekaj. Pokaż mi to. Zamiast tego dajcie mi pryzmaty, bo powinienem je mieć. Dokładnie. Czy tu jest most? No, troszkę dalej. No way! Ja cię... Ej, dobra, nie, moment. Zanim to sprawdzimy, to chcę, kurde, iść na ten. Chcę iść, kurde, wyżej. Nie już się tak, bo z drugiej strony muszę to obrócić. Ja pierdzielę. Ej, ja muszę mieć jakiś checkpoint. Na górze powinno być ognisko. Czy jest? A no jest! Dobra. No to najpierw w takim razie użyjemy ognicha, no a potem spróbujemy, kurde, przejść po tym moście. Mamy Honor Londo. Ale kurde, widać zmianę. Nie tylko mówię o klimacie, nie? To rozpalone. Mogę sobie zniknąć nawet, czy nie? Dobra, i to było które przejście? To było to tamto. Ale to jest chyba tylko przejście do tamtej wieży, tak mi się wydaje. No. Dobra, no to opuśćmy to w takim razie. Chodźmy, nie? Tutaj. Było to, nie? A nie, Boże, dobrze stałem. Było tamto przejście. Okej, okay, teraz, jako że mam ognisko zapalone, no to mogę tutaj śmiało teraz przejść. Dobra. Okej. Dobra. Ale kurde, będę te pryzmaty rzucał co jakiś czas, bo chcę mieć pewność, gdzie jest tutaj koniec. Okej. Okay. Jeszcze jest bezpiecznie. Też jeszcze jest bezpiecznie.
Tu. Też. Tu. Też. Jezu, jak mi teraz ruszyła do przodu, nie? Może, znaczy, no tak, no ruszyła postać, nie? Tu. A, dobra, jest blokada, żeby nie spaść przypadkiem. Okej, szanuję za to twórców. Ej, ale to wygląda fajnie, jak taki jest ułożony sygnał z mapy. O! To kto? To jest zabisko w ogóle. Wieża więzienna. Ty, czekaj. Czekaj, czy to nie jest Jorszkaby? Chyba tak. No, to będzie ona. Ty, ona ma ogon? Ej, tego nie wiedziałem, jak robiłem materiał o Ornsteinie. Hello. Aż pochodnie, kurde, schowam, żeby ci tak nie jaśniała po twarzy. Co tam? Name thyself, stranger. I am Jorszka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Nice! Okej, dobra, dzięki temu, że popchałem od Ciri's quest na tyle, żeby dostać gest, to mogę przystąpić do przymierza. Thou thinks too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Nice. Okay, you teraz? Good blade of the Dark Moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Oj, porozmawiaj. Okej, najpierw pogadajmy. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Nie. No, of course not. Forgive my prying. Think no more on mine asking. I'm ashamed to say I know very little of anything. Long ago, our father Nas, but long ago, only Erdem. Long ago, Erdem. Kurde, czemu nie mogę po prostu powiedzieć, że przyszedł na pomoc, ale że ona tego nie widzi, naprawdę? To taki ładny ślad zostawiłem z tych pryzmatów. Dobra, ofiaruj dowód. Wszystkie. My blade of the Dark Moon. Thy deeds merit great worship. I, Jorszka, captain of this company, hereby recognize thy service. This is a wonder of the Dark Moon, inherited from my brother for this very purpose. Please,
take this. Thou'rt most deserving of it. As a shade of Father Gwyn and Sister Guinevere, persevere in thy knightly duty, hunting down the gods' would-be foes. I would speak to my brother of this one day, of the shining new hope that joined our dear company. I speak of thee, of course. Pierścień Mrocznego Księżyca i Ostrze Mrocznego Księżyca. No niestety nie będzie raczej w stanie pogadać z Gwynem, no bo Gwyn jest chyba aktualnie konsumowany przez Aldricha, no to trochę utrudnia rozmowę. The Dark Moon Knights were once led by my elder brother, the Dark Sun Gwyndolin. But he was stricken by illness, and leadership of the knights fell to me. Then Sullivan wrongfully proclaimed himself pontiff and took me prisoner. Oh, where could my dear brother be? If only he were here, I would be most pleased for ye both to meet. As most assuredly would he. Long ago, now, but on Erdem... Off so soon? May the dark moon watch over thee. Dobra. No i ładnie. To lubię. Okej, teraz? I się dobrze rozumiem. My jesteśmy teraz na tym kościele Jorszki? Bo jeśli tak, to ja bym sobie tutaj pozbierał parę rzeczy. No bynajmniej to jedno. O, dobra, widzę już drugie z dołu. Miecz strażnika obrazów. Proszę, proszę. Dobra, i tutaj mamy jeszcze. Set strażnika obrazu. Tu jak zejdę głębiej. Czy Boże, głębiej. Niżej, a nie głębiej. No to już chyba nic tu nie ma z tego co widzę. Ojej. Okej, przeżyłem. Spoko. Okej, no i tak, wróciliśmy do kościoła Jorszki. Spoko. Ej, jak dla mnie bueno. Posiadamy. I myślę jeszcze zobaczymy, co tam nas przy tym Honor Londo dalej czeka. Bo tam powinno być właśnie oznaczone też pryzmatami dojście do dalszego questa właśnie Andrii i finału jej tak naprawdę questa. Więc jeśli mogę to skończyć w tym odcinku, no to z chęcią to zrobię. Bo w sumie nie wiem, czy to jest gdzieś na wejściu, czy to jest gdzieś głębiej, więc tego tak sprawdzę. Gdzie? Jakby się na plecy chyba. To metal troszeczkę się kłóci, nie? Z piorunami. Okej, to było ładne, nie powiem. Wstawaj, dwie... Nie, nie kostur! Miecz bierz dwie ręce. Lutnica jest tusa. I potraktuj go z bezpośrednim płomieniem. No fuck you! Jesus! Muszę szybko ulepszyć ten miecz. O, ładnie. Prawie cały set podrobiony. Tylko do titanitu. Zagolnę sobie tego. Żeby odnowić żyćko. O, widzę pierwszy ten. Zniszczony. Duża dusza znaczonego wojownika. Okej, czyli to już tutaj na początku. Okej, okay. Nie jestem w stanie pewny, co ja takiego będę musiał zrobić, żeby jej pomóc.
Uuu, proszę, ciało tego giganta z jedynki. I węgiel olbrzyma, nice. Dobra, tutaj nic. Też nic. Dobra, zakończmy tego questa od Andy w takim razie. Będę musiał zasiść, kurde, tamtą stronę, żeby sobie to od środka otworzyć, no ale trudno się mówi. Andry prosi o koopa, czy chcesz się zgodzić, dać się przyznać jako upiór? No oczywiście. Kurde, nie wiem, czy mając trzy flaszki Hestusa, to jest dobry pomysł. Czy to jest Aldrich? I zarazem Gwyn? Dolly? Okej! Okay. Dobra! No, nie spodziewam się walki tak szybko z tym bossem. Dlatego, że to jest w sumie walka tylko w świecie Anri, tak jakby. Teraz ten, jedną flaszkę jest... Dobra, moment, bo on jest... ma taką Aldricha na plecach, czyli ten mędę. To się nie lubi spodnie, więc weźmy sobie ten informację tutaj. Ślad, użyjmy się tego. Właśnie. Ładnie! Oj, chybiłem! Dobra, proszę! Żywy ogień! Ale to zawsze wielka sfera chaosu. Jeszcze chcę miecz zapalić. Też dobrze. Dobrze. I ostatni. Elo. Obowiązek spełniony. Żar, co po górze jest wypadł? Thank you. Truly. Porus, we've done it. We really have. Ja oczywiście nie mogę rozpalić ognicha, bo to jest jej świat, a nie mój. Ale okej, okay, quest skończony. Okej, okay, teraz tak, jeśli dobrze kojarzę z tego, co tam czytałem... No i oczywiście jakbym nie był rozpalony, to teraz otrzymałem za darmo żar. Okej, okay, jeśli dobrze kojarzę, to teraz ona powinna się pojawić gdzieś w okolicy Katedry Głębin. A konkretniej... właśnie gdzieś tutaj. Zobaczmy w takim razie, czy tam jest. Dobra, no to zagadajmy sobie z naszym władcą pogorzelisk. Jedynym, który faktycznie na tronie pozostał. Ah, well met. That at last returned. Knowest thou the name Anri of Astora? The brave girl left this as thanks. Rosty miecz Anri. Though gave no elucidation. So, happened upon any twisted souls? Co to tyle? Ah, most illustrious. Okej, to mnie trochę teraz zdziwiło. Okej, już mamy coś z duszy Aldricha odblokowane. Dopiero now, później. Heed this little warning from this little lord. Seek not the girl. She knoweth her fate, what will become of her upon her duty's end. She would not wish thee follow her. Aha, thou so. Ah, most illustrious. A powiesz mi może, gdzie się konkretnie udało? Bo teraz mam dwie opcje. Albo jest tam właśnie w katedrze, albo tam, gdzie był Horace.
Dobra, to może zobaczmy najpierw tego... to jezioro. Skąd będzie bliżej? Tego grobowca w sumie. Jedno było pisane, że jest tam, gdzie zwalczyliśmy z Horace'em, a drugie tam, że gdzieś przy katedrze. No, nie wiem, jak jej teraz nie będzie tutaj, no to już będzie musiała być przy katedrze. No chyba, że to jest w ogóle cały koniec wątku i powinienem się już na tym nie skupiać, ale nie wiem. Dobra, pryzmaty mogę sobie już ściągnąć. Sobie łyknę, żeby szybciej odnawiać skrzynkę. Zobaczmy, czy ona tu jest faktycznie. Jeszcze nie wiem. Nie. Nie ma jej. Okej. Czyli teraz już musi być przy tym. Już musi być gdzieś tam. Może właśnie teraz będzie tam po lewej przy katedrze. Zobaczymy. Podróżuj. Katedra. Go. Okej, czy ona teraz będzie właśnie tutaj? To jest jedyne miejsce, które bym się jej spodziewał, nie? Spróbuj skok. No, już, lecę. No nie, no tu jej nie ma. To gdzie ona, kurczę, jest? Chyba, że czegoś nie ogarnę i tak by to już jest koniec tego questa. Okej, okay. Dość przypadkowo znalazłem tarczę. I to tarczę prześladowcy z dwójki. O, jeszcze sobie skórę blokowałem. Prawo dokąd w sumie? A, tutaj. Proszę, proszę. Ale Jezu, po takim czasie? W sumie to pokazuje, że trochę słabo eksplorowałem, skoro dopiero teraz to znalazłem, prawda? Lewa. Dużo dusza porzuconego ciała. No nie mam pojęcia, gdzie ona kurde jest. Powinna być gdzieś tu, nie? Nie. Dobra, no idea, no ewentualnie może w kolejnym odcinku ją gdzieś znajdę. Na sam koniec tego oddajemy jeszcze prochy, czy tam prochy, popioły, które znaleźliśmy. To myślę, że w cudzysłowie podsumowanie tego odcinka. Ah, gracious, let Iona. Okej. Co tam masz dla mnie nowego? Owoc mchu chyba się dodał? Katana się dodała. No Dachi, olśniewająca niezwykle długa katana, wykuta w jakiejś wschodniej krainie. Niezwykła długość jej ostrza zapewnia doskonały zasięg, lecz czyni je wyjątkowo kruchym. I wstrzymanie. Przyjmujesz wyczekującą pozycję, by potem wykonać wypad ze zwykłym cięciem lub odparcie z silnym atakiem. Okej. Okay. Halabarda. Kompozytowy już był. Kostur był. Talizman był. Tarcze już były. Okej, okay, tej nie było.
Mała gruba tarcza wykuta z żelaza ozdobiona herbem jednego ze wschodnich rodów. To najcięższa z małych tarcz, której masa bez problemu wyhamowuje wrogie ataki. I znajomość oręża, to już znamy. O, set przychylności. Proszę, proszę. I set wschodni. To nie jest kurde set tego? Tego gościa od Bractwa? Dobra, mamy set Daltreka. Hełm żałosnego, objętego rycerza symbolizujący miłość bogini Finy. Żeglując po morzu w samotności, utracił wszystko poza wiarą w miłość bogini. Oddał się jej więc całkowicie. Ramiona bogini opasują pancerz, jak gdyby obejmując jego właściciela, choć w rzeczywistości jej miłość jest równie niestabilna jak pogoda. Okej. I tutaj... Charakterystyczna zbroja z jednej z krain wschodu. Jej kunsztowne wykonanie czyni ją wysoce cenionym przedmiotem kolekcjonerskim wśród szlachty. Gwarantuje doskonałą ochronę, zwłaszcza przed cięciami ostrzy będących głównym zagrożeniem na wschodnich polach bitew. Okej. Mroczna strzała, to jest też nowe. Wielka strzała upiornej rzezi. No, brzmi ciekawie. I pierścień kłosu. Ten specjalny pochodzący ze wschodnich krain pierścień ukuto z metalu, choć jego powierzchnię inkrustowano drewnem. Spowalnia zużywanie się wyposażenia. Użytkownicy mieczy z tamtych stron zwykli porywać klingi swej broni specjalnymi słowami, a używanie tych pierścieni jest dla nich czymś naturalnym. Pokrywać klingi swej broni specjalnymi słowami, okej. Okay. Czyli nakładali glify na broń. Okej. Okay. Tutaj zobaczmy. Duże strzały używane w krainach wschodu do zabijania wielkich rogatych demonów pasują tylko do wielkich łuków. Powstały z piór starego kruka i mówi się, że lecą równie pewnie jak te dostojne ptaki. I mroczne strzały. Rytualne strzały używane rzekomo przez dzikich łowców zadają obrażenia do mroku. Mówi się, że te strzały wydrapują ze swych ofiar śmierć, ale przecież dzikusy są znane ze swych bajt. Okej. Okay. No i to jest wszystko póki co. Ashen One. Tak, przyniosę ci popioły. Dobra, zamienię ten dużo. Popioły krok. Oh, hello, hand in one. You can pass. Ciągle to samo. Na sprzedaż masz coś nowego. O, tego nie widziałem wcześniej. Wielki miecz rycerza Lotry. Ultra wielki, szacowny. Miecz szacownych rycerzy Lotryk przesycony jest potęgą błyskawic, będących odwiecznym znakiem smoczych łowów. Bardzo niewielu wykazało się taką zręcznością i tężyzną fizyczną, by go dzierżyć, mimo licznych pokoleń rycerzy w Lotryk. Okej. Okay. Tarczę kupiłem w poprzednim odcinku. I tutaj widzę nic nowego. Dobra. Goodbye, Marty. Okej, okay, to jeszcze oddajmy w takim razie Andrę węgiel. Just what me. A para papa, kurde, bym teraz kurde oddała, nie sprawdziło opisu. No, brawo ja. Tutaj. Węgiel używany do zaklinania broni. Mówi się, że wielki kowal z Anor-Londo pracował kiedyś dla samych bogów. Da jego kowalowi świątyni, by uzyskać możliwość korzystania z zaklinania w broni błyskawic, prostą i chaosu za pomocą klejnotów. Okej, okay, czyli dlatego jeszcze nie mogłem zaklinać w chaos, bo nie miałem do niego węgla. Okej, okay. Ale pamiętacie, zarówno Goff, jak i chyba André znali się z tym olbrzymem, więc ciekawe, jak André na to zareaguje. My. The call of that peaceable giant. Seems like ages past. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this call is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. Okej. Okay. No i zobaczmy, długi miecz. Ciężki, ostry, wyświętny. Tego jeszcze nie znalazłem. Jestem ciekaw, jak to zdobyć. Czysty, kryształowy, poświęcony, błyskawic, chaosu, ognisty, prosty, głębin.
oraz zatruty. Ale nie ma jeszcze nie ma jeszcze mroku. Taki klejnot też mam. Więc pytanie, czy ja ominąłem jakiś klejnot, jakiś węgiel? Bo mamy tutaj, aż właśnie jeszcze to jedno jest ten. Jest pusty klejnot, krwawy klejnot i klejnot mroku. A tych klejnotów jeszcze nie umiem wykorzystywać. Więc pytanie, czy ja ominąłem jakiś ten? Czy ja ominąłem jakiś węgiel? Czy może węgiel, który potrzebuję, aby używać tych klejnotów, znajduje się w malowanym świecie? Bo pamiętacie, w jedynce, w malowanym świecie był jeden taki węgiel do znalezienia. Nie pamiętam, czy wam pokazałem, jak go zdobyć, więc nie pamiętam, czy sam go zdobyłem, ale chyba tak. Ale był właśnie w malowanym świecie, więc ciekawe, czy w tym malowanym świecie też da się znaleźć właśnie ów węgiel. No, ale to zobaczymy później. Ja na razie przenoszę się do Honor Londo i pożegnam się z wami. No i kurde, w kolejnym materiale przyjdzie nam zmierzyć się najprawdopodobniej z samym Aldrichem. Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No to ja się z wami tutaj pożegnam. Jeszcze w sumie właśnie, to bez sensu się cofnąłem, ale i tak będę chciał się cofnąć do tej, do kaplicy, żeby sobie poulepszać te bronie i zbroje, jak będę mógł, żeby wiedział, co będę mógł właściwie, ale bardziej bronie. No i co, my w takim razie widzimy się w kolejnym materiale, w tym to będzie ode mnie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Cześć!